Martyna Skibińska z gimnazjalnej 3D od kilku tygodni czatuje ze starszym o 2 lata chłopakiem, którego poznała w internecie. Nastolatka się w nim zakochała. Nie ma pojęcia, że jest oszustem, który wyłudza od dziewczyn erotyczne zdjęcia. O Jezu, czy ty musisz wszystko wiedzieć? No raczej, dawaj. Z chłopakiem. Słodki? Jest naprawdę mega słodki. Wczoraj spotkałem się w realu z rudą Olą. Całowaliśmy się w autobusie i w ogóle dużo rzeczy robiliśmy. A ty całowałaś się już kiedyś albo coś więcej? Martyna, ten koleś jest zboczony. To nieprawda, nie podglądaj. Kto jest zboczony? Weź, Martyna pisze na czacie z jakimś z bokiem, weź jej coś powiedz. O, słodki, kiedy się z nim znowu spotykasz? Słucham? Spotkałaś się z nim? Ty jesteś poważna? Dobrze, że ci nic nie zrobił. Jezu, nie przesadzaj, dobra? Po pierwsze, on nie jest żadnym zboczeńcem, a po drugie, nie jestem głupia. Poszłam razem z Polą, spotkaliśmy się z nim na mieście. Wyluzuj, koleś wydaje się spoko, ma 18 lat, skuter i jest naprawdę słodki. Mówiłam. Kiedy się z nim znowu widzisz? Nie wiem, czekam, aż mnie zaprosi. Rób co chcesz, według mnie gość jest zboczuchem, ale jak zwykle wiesz lepiej. Boże, jak ona spina. Martyna jest głupia. Jak można zadawać się ze zbokiem? Normalny chłopak nie pisze takich rzeczy. Czy ją totalnie zaćmiło? Czuję, że będzie z tego jakiś przepał. Kamila grubo przesadza. Ona jest strasznie poważna. Czasem mam jej naprawdę dość. Nie wiem, może nie powinniśmy się przyjaźnić? Jak zwykle psuje mi całą zabawę. Martyna jest bardzo podekscytowana znajomością ze starszym chłopakiem. Nie może się już doczekać kolejnego spotkania. Tymczasem ten właśnie poprosił ją, by wysłała mu swoje nagie zdjęcie. Chyba naprawdę jest zboczony. Bo co? Dziewczynki, nie przeszkadzam. Przepraszam. Proszę, nie przechowajcie telefony, dobrze? Ej, chyba naprawdę jest zboczony. Co? Bo co? Chcę, żebym wysłała nagie zdjęcia bez koszulki i stanika. I co, wyślesz mu? Nie wiem, to normalne? No pewnie, wszystkie dziewczyny z liceum tak robią, taka moda. Dobra, z której mnie uspokoiłaś. No to idę. Gdzie? Do łazienki. Zrobię sobie zdjęcie od razu, myślę. Okej. Proszę pani, źle się czuję, mogę iść do toalety? Tak, dobrze, proszę. Dziękuję. Podstawowe oraz bezpośrednie. Proszę panią, jeśli chodzi o podstawowe... Mogę iść z Martyną, sprawdzę, co się dzieje. Dobrze, gdyby było coś nie tak, to proszę przyjść. Dobrze.